Siadajcie. Marysia, usiądź sobie obok dziadka. A ty, Marta? Tutaj usiądź. Tutaj tata? Tak, obok mama. A co tu tak wiele tych talerzy? No właśnie, ty. Mama, no coś ty, nie godałaś nic tacie i dziadkowi? Co miała mówić? No właśnie, co? No... Teściu, mężu... Zresztą, co ja będę grać? Ty mów, Marta! Ty jesteś wnuczka, a ja synowa. Dziadek ciebie bardziej kocha i uważa niż mnie. Co miała mówić? No bo ten... Będziemy mieć gości na Wigilii. A jak twoi znajomi, to fajnie, fajnie. Nowocześnie będzie, jak to gadają. No ja, moi znajomi, zamiedzy, niedaleko. Będziemy mieć buchalików naszych na Wigilii. Co? Po moim trupie? No właśnie w tym rzecz, że trochę wcześniej. Za chwilę będą. Spokojnie, spokojnie, aż dziadka zbieliło. W taki dzień to się nawet psa nie wyganią, no. Psa nie, ale buchalików ja tutaj nie pozwolę. Dobrze, Godo. Cicho, Andrzej, uspokój się. No ale tato, no niech tata daje szansę. No w Wigilię prądu nie mają mnie. No a u nas generator, to co mamy nawet sąsiadom prądu żałować? Kiedyś my nie mieli prądu i stary bucholik też nas nie wpuścił. W tebie żaden nie miał prądu. Tak, to możesz sobie każdego tłumaczyć. Andrzej, uspokój się. Pieruna. Przestańcie, siądźcie się i nie róbcie gańby. Tata, już nie pitniemy. No nie pitniecie, bo że przyszli, no. Święta, synek, święta. Dzień dobry. Dobry wieczór, sąsiedzi. Witajcie, kochani, witajcie. Siadajcie może tutaj. Czym chata bogata, jak to gadają? Widzisz, Marysiu, jeszcze nie ma północy, a zwierzęta już ludzkim głosem gadają. Tata, ja to wszystko słyszę. Witam, panie Leonie. Tata jeszcze nie taki głuchy jest. No, no wybacz, Wanda, że do ciebie nie wstaję, ale no sama rozumiesz, jak to jest. No. Co, korzonki się odzywają? Dziadek, no ja cię proszę, kultury. Nie, to nie korzonki, dziadek ma po prostu na was uczulenie. Maryśka! No, no dobrze. Jako Nestor rodu zaczynam. Niech to się wszystko skończy tak szybko, jak się zaczęło. Ej, co wy pod ten obrus tam chota? Co ty, chłopie, tradycji nie znasz? Siano pod obrusem, żeby kasy nie zabrakło. Właśnie, świeże, to podstawa. Buchaliki jeszcze jakieś zacofane są. Teraz to się łuski od karpia do portmonetki daje, aby kasy nie zabrakło. Nie, 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 ja przepraszam, ale sama co roku daję do portfela te łuski i to pieniędzy nie przynosi. No bo to się trzeba jeszcze jedno do jakiej roboty wziąć. Rękawy zakasać. Dziadek, przestań, przecież to nasi sąsiedzi. No jak rodzina prawie. No. Jedni mają na święta tasiemca, a my mamy buchalików na Wigilii. No niestety. Każdy ma swoje plagi egipskie. Się porwą, z tobą zgodzę akurat. Pieruna, tak, patrzę i patrzę i zapomniałam o jednym talerzu. Już i tak za dużo tutaj przyniosłaś. No, no po co kolejny? A co tyś zrobi, jak przyjdzie do nas, no nie wiem, jakiś zbłąkany wędrowiec? No słucham, co wtedy tyś zrobi? A, zbłąkany wędrowiec to nam nie grozi. No chyba, że może kto z zagranicy przyjedzie jakiś światowy. Ale on to talerza nie potrzebuje i na tej, no, ładowarki do iPhone'a. Kto to? Ile tych gości jeszcze? O właśnie, zapomniałam powiedzieć. Caroline nas zawita. Karolinka wasza, o jak się cieszę, to jej otworzę. Jasieńko, Caroline, Karolina. Proszę. No właśnie, kogoś od was mi tu brakowało. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Thank you very much. Time for presents and exchange.
Good evening, everyone. How are you? Przepraszam za spóźnienie, ale sami towarzysze wiedzą, jak to z tymi samolotami jest. I może niegrzecznie to zabrzmi, ale czy ma ktoś pożyczyć ładowarkę do iPhone? I co ja gadą? I co ja gadą? No właśnie. Dziadek, przecie ona nasza, tutejsza. A to, że wyjechała na Amerykę, to sukces. Ludziska do niej sentyment mają, bo z dolarami się kojarzy. Korzystając z okazji, chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie. Czuję się zaszczycona i żywię nadzieję, że to spotkanie przybliży nasze relacje sąsiedzkie. Szczerze, bałam się trochę tego spotkania, ale nie mówmy już o truizmach, bo spodziewam się, że to obustronne. No to kochani, możemy wreszcie zaczynać. Pierunie, a ja żem zapomniała żeberek z piekarnika wyciągnąć. Ty, tata, ja nie wytrzymię. Buchaliki na Wigilii żeberka mają. Im to się, synek, w tych łbach już całkiem poprzewracało. To co wy, na Boże Narodzenie wieprza bijacie? Nie zniżajcie się do ich poziomu. Niżej niż porwał się nie da. Było i będzie zacofane. No ja żem się nie spodziewał, żeby tę Wigilię spędzał z poganami, no. Dziadek, zaczynamy. Ja trzeba, to trzeba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Nie wiem, jak to u was w tej Ameryce, ale u nas tylko dywan arabski i no nie loto. A właśnie, Marta, cykej fotę mniej mam je, no cykej, cykej. No i klasa, może teraz dziadkowi, co? Co wy tam odczyniacie? Dziadek, trzeba posta wrzucić. Wam to się już totalnie świnta podupcyły. Postoje przecie na Wielkanoc. Dziadek, ale nie takiego posta. Chodzi o ten, na fejsie. Wydarzenie trzeba zrobić, żeby wszystkie sąsiady widzieli. Na jakim fejsie? Znowu jaki amerykański uczony coś wymyślił, a? Bo to angielskie, co nie? Pelagia? Caroline. Mam na imię Caroline i tak. Max Zuckerberg jest w moim place. A po moim trupie, żeby to wstawiać. Żeby cała wieś widziała, jak ja z buchalikami siedzę. Uwaga, zdjęcie z kija! Cheers! No, to już możemy się zajadać. Nie, nie, Andrzej. Jeszcze trzeba tradycję pielęgnować. Podzielimy się z naszymi sąsiadami opłatki. Przecie buchaliki wiedzą dobrze, co im życzę. No ale oj, już weźcie ten opłatek. Oj, tato, przestań, wstawaj! Maryniu! Zdrowaś! I żeby ci dobrze na tej matematyce szło! Ameryka! A powiedz mi, te pierogi to kuchnia czy twoje? Te pierogi? No. To są robione, wszystko swoje. A ja ci życzę, żeby tam w Ameryce ci dolarsów nie brakło, żeby się dobrze żyło, nie? Dziękuję, Kasieńku, wszystkiego co dobre. Sąsiad, żeby ci żona była wierna, to najważniejsze. Żeby sobie lepszego męża znalazła, no. Pamiętam. Z kim się jeszcze nie żyła? A, sąsiadka? Co najlepsze. Pieniędzy dużo, nie? No bo co ja ci mam życzyć? W robocie szło. Dziadek zdrowia. Panie Leonie, wszystkiego co dobre. Proszę go zdrowia, proszę go zdrowia. Kasienka! O Jezu, Jezu! Ja ci mam, życzę przede wszystkim zdrowia. A ja ci życzę, Kasienko, żeby te nasze głupie chopy się wreszcie ze sobą dogadały, bo zobacz, stoją jak te tłumoki, nie wiedzą, co mają sobą zrobić. Chodź, idziemy im pomóc. Andrzej, czyś ty oczadział? No idź do tego buchalika i podziel się z nim. Ty, mi nie będziesz godoło, co ja mam robić. Chłopie, gdyby mi oci nie godoło, co ty możesz robić, to by dzieci nie mieli. Więc jazda. No idź, pożycz. No jazda, no co się patrzysz, no? To ja wiem, wiesz, że nie o to się rozchodzi. A jak nie zrobisz tak, jak ci mówię, to do końca miesiąca możesz zapomnieć o telewizorze. To już wolę te życzenia. No, Buchalik, przede wszystkim to ja ci życzę prądu. Kasiu. Bo jak to godoją? Przyjdzie dobrze, ale w swojej chałupie
To jej najlepiej. A ja ci Boga z całego serca życzę, żeby ci tego prądu nie brakło. I żebyś nie miał tak samo zdupcony świąt, jak go w tym roku. Żeby się wzruszył. No, nareszcie, siodejta chłopie, siodejta. No, to teraz, po tych wszystkich wysiłkach, możemy zacząć jeść. A może najpierw te prezenty dla tej małej? O, o, właśnie. Marysiu. Marysiu, to jest prezent ode mnie, taty, dziadka, rośnie nam zdrowo. Ej, Marysia, oddaj tacie ten papiór. Co go rzucasz? Oto to, nie wyrzucaj. Odej ojcu, spoli w piecu. Co spoli? Coś ty, chłopie, myślisz? Że ja nie wiem? Że ty śmieci w piecu polisz? Każdy poli. A smogu aż tak dużo to nie ma. Się porło jeszcze w średniowieczu zatrzymał. A czy sąsiad słyszał o odnawialnych źródłach energii? Czy do tego domu modernizacja i nowoczesność jeszcze nie dotarła? Niech mi tu sąsiad głupot nie wciska. Za bobonów! W zeszłym roku młody odpyty lików 35 lot synek. Solar przy montażu go przycisnął i chłopa już nie ma. Świeć, panie, nad jego duszą. Taki dobry chłopak. A u was w tej Ameryce to są jakie tradycyjne dnia wigilijne? Czy tam za oceanem to już cywilizacja totalnie upadła? Panie Porwoł, oczywiście, że tak. We have turkey, cranberry sauce and my favorite mashed potatoes. Czasem nawet jemy roast ham with some gravy. A się łezka wokół kręci. Czemu Amerykanka płacz? Teraz mi przypomina, jak jadłam tego indyka u Jacka. Stycznego moja szwagra, mojego drugiego męża. Czyli nie tylko buchaliki są powieprzone z tymi żeberkami. W Polsce to jednak w Polsce. Prawdziwe jadło, sama słodycz i zdrowotność. Marysiu, wstań no córci, powie jaki tam wierszyk na rozładowanie atmosfery. No tym, co ci ostatnio tak dziadek uczył. No godaj, godaj. Kazimierz Wielki wlos do butelki. Nażar się grochu i pierdzi po trochu. Nażar się masła i żyła mu czasła. Dobre Marysia, moja krew! Tato, co tak szpetnie dzieciaka uczyć mówisz? No pójdzie po świtach do szkoły i no wstydu rodzinie narobi. Telefon? Tata z Niemiec dzwoni. O. No halo? No, no, do domy, debata. Co? Porwołów nie ma. Nie wiem, co robią. Daj mi go, daj mi go. No witamy, pani Buchalik. Jak zdrówka? A my siedzimy. Wspominamy. Synek już się nie pochwali, że u nich prąd odłączyli, u nas dziadu ją ma. Brunowata. No, no. Wstyd, wstyd. A tata? No żyje, żyje jeszcze. Powiedz temu darmo zjadowi, że jeszcze żyje i mam siłę. I jeszcze mnie tak popamięta, że mu w pinty pójdzie, no. Nie, nic, nic. Tutaj tata tylko mówi, że serdecznie was pozdrawia. Ja też koniecznie, koniecznie. Żona też przesyła pozdrowienia. Co wy gadacie? Co wy robicie? To jest zdrada rodziny. Halo? No, no. No, ta godko nam się nie klei. Doje synka, doje synka. Trzymaj. No, halo? Wstyd. Fajnie coś zrobił. I co ci powiedział? Arvidecej. Porwo, a ty w tym roku na pasterka idziesz? Chłopi, ja zawsze chodzę przy cię. Całe szczęście, się proboszcz nie będzie martwił. A o co ma się martwić? Że mu bydła stające zabraknie. Andrzej, nie zapomnę, jak któregoś roku śpiewali. Bydlę tak lękają, a ty się, chłopie, zgiął po sam próg. Chłopi, bo ja za małe trzewiki miałem i mnie cisły, no. I tak wyszło. Słuchajcie, kochani, punkt 12, spotykamy się na pasterce. Zrobię wydarzenie na fejsie.
oznaczajcie się i dodawajcie, żeby było nas po prostu najwięcej. O, to ja udostępnię, będzie więcej lajków. O, a ja teraz zrobię transmisję live do moich amerykańskich friends. O, o! Hi guys! Bukali! 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 Stop! Co to ma być? Co to ma być? Wigilia? Zamiast rzekać sobie, pogodać, to wy ino siedzi ta tylko w tych srajfonach. Chowaj telefon, chowaj! Co wy odczyniacie? Słuchajcie, teraz ja, Leon Porwo, robię wydarzenie. I macie 10 sekund i wszyscy wydupcać z mojej kawałki. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, nie ma was tutaj. Wreszcie spokój. Sąsiady, u nas już po Wigilii. Teraz ino jakiś film na Polsacie obejrzeć i można spać. Zapraszam do komentarzy. Wydarzenie uważam za skończone.